Sezon remontowy w pełni. W Tarnobrzegu realizowanych jest kilka zadań inwestycyjnych. Na jakim są etapie? W trakcie przebudowy jest ulica Orląt Lwowskich na Tarnobrzeskim Miechocinie, łącząca centrum miasta, jezioro Tarnobrzeskie i osiedle Ocice. Ze względu na przystąpienie do kolejnego etapu prac, w tym wykonania nowych nawierzchni, modernizowana droga powiatowa pozostanie zamknięta do połowy sierpnia. Mieszkańcy, którzy tam mieszkają, mają możliwość tam dojazdu i służby ratunkowe także. Natomiast droga generalnie zamknięta na wjazd z drogi krajowej nr 9 tutaj od strony ulicy Mickiewicza jako droga taka przejezdna, łącząca, są objazdy wyznaczone. Z uwagi na technologię jaka jest na tych odcinkach zaprojektowana ze względów technicznych i później ze względu na gwarancję, na trwałość tej drogi w związku z użytkowaniem jej przez wiele lat. Naprawdę zdecydowanie lepiej jest, żeby ona była na ten okres zamknięta, żeby ta technologia była wykonana właściwie. Zakończenie prac związanych z przebudową drogi planowane jest na 15 października bieżącego roku. Wartość tej inwestycji to ponad 7 milionów złotych, z czego 3,5 miliona złotych stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Jak informuje Barbara Trzeciak, naczelnik Wydziału Techniczno-inwestycyjnego i drogownictwa, cały czas prowadzone są prace przy budowie obwodnicy miasta. Przebiegają one zgodnie z harmonogramem. Nie mamy żadnych zgłaszanych uwag ze strony wykonawcy. Są robione nadal roboty ziemne, są wykonywane już roboty branży elektrycznej, przebudowy kolizji, branży sanitarnej. Nie ma zgłoszeń, żeby były jakieś problemy na tą chwilę. Remonty nie omijają także dróg gminnych. Obecnie trwa przebudowa ulic Gwarków, Skarbka i Łokietka. Na ulicy Łokietka jest wymieniana cała konstrukcja drogi. Będzie też wykonane oświetlenie, które nie zostało ujęte w wcześniej w dokumentacji. Natomiast na ulicy Gwarków, na ulicy Skarbka, miejsca parkingowe, chodniki i konstrukcja z nową nawierzchnią. Przebudowa ulicy Gwarków i ulicy Skarbka kosztuje ponad 1 300 000 zł. Blisko 900 000 zł. Ulica Łokietka. Termin wykonania tych zadań został wyznaczony na 12 października, kilkanaście dni później 29 października. Planowane jest zakończenie inwestycji, na którą długo czekali mieszkańcy bloków przy ulicy Mickiewicza 5a i 5b. Docelowo powstaną tu nowe chodniki, droga dojazdowa i miejsca parkingowe. Wykonawcą zadania jest rejon dróg miejskich w Ternobrzegu. Postępy, prac, myślę, że będzie widać tylko przestanie padać deszcz, ponieważ porozumienia z gestorami sieci, czyli z PGE i z gazami, są podpisane i te odbiory, jeśli chodzi o przebudowy, będą mogły być dokonane i już później będą roboty naziemne robione i chodniki itd. Miejska Spółka RDM realizuje również drugi etap rozbudowy parkingu przy cmentarzu komunalnym w Sobowie. Tam też mamy w zakresie oświetlenie chodniki i yy, utwardzenie tego terenu. Zadanie, które kosztuje 660 tysięcy złotych, ma być wykonane do końca października tego roku.